Martin, I like you. Droga do raju, droga do raju, a za murem raj. Napis na murze jest taki kraj. Napis na murze, a za murem raj. Neon za murem jest taki kraj. A w Berlinie checkpoint Charlie przekraczają dawno zmarli. Upiory, zjawy, duchy spod radzieckiej zawieruchy. Berlin checkpoint Charlie dla systemu dawno zmarli. Charlie. Wariat na murze, poza murem raj. Snajper za murem jest taki kraj. Napis na murze, a za murem raj. Napis na murze, wolność za murem jest taki kraj. Wir haben insgesamt 950 Schülerinnen und Schüler hier an der Schule und so das Kollegium, also Lehrerinnen, Lehrer, Erzieherinnen und alles, was so dazu gehört, da sind wir jetzt bei ungefähr 110. Wir haben in jedem Jahrgang in den Klassen 7 bis Klasse 10 immer zwei Klassen, die deutsch-polnisch sind. Wir haben eine 11. Klasse und nachher in der Oberstufe, in der Kursphase, gibt es ja keine festen Klassen mehr. Da hat jeder Schüler seinen individuellen Stundenplan und da sind also auch die Europaschüler mit darunter. Insgesamt würde ich mal sagen, ist etwa ein Viertel unserer Schüler, so ungefähr, eben sind Schülerinnen und Schüler, die deutsch-polnisch unterrichtet werden. Es gibt die Europaschule hier am Standort mit der Sprachkombination deutsch-polnisch eben seit etwa 10 Jahren. Aber ansonsten sind das Schülerinnen und Schüler, die wie alle anderen auch sind, die machen den gleichen Unsinn und machen aber auch die gleichen tollen Sachen wie viele andere auch. Aber wichtig ist eben einfach auch so das Miteinander, dass es uns gelingt, eben miteinander mit verschiedenen Nationalitäten klarzukommen. W 2005 roku powstała nasza szkoła. Ja byłem w tych pierwszych szeregach, powiedzmy, które tutaj zasiliły tą naszą szkołę europejską, dlatego jestem od 10 lat tutaj, uczę muzyki angielskiego i teraz, powiedzmy, jestem w studiu filmowym jako tutaj kierownik studia. Nasza pani dyrektor, której już tutaj w sumie nie ma, pani doktor Garstka i pani Genovefa Kmita, oczywiście o tej postaci nie można zapomnieć. To one, powiedzmy, przyczyniły się i taka sytuacja polityczna troszeczkę do tego, że powstała szkoła europejska z kombinacją językową, język polski, język niemiecki. No bo mamy tych kombinacji językowych dużo, a że my możemy nauczać w języku polskim, to jest ogromnym sukcesem tutaj na terenie Berlina, na terenie Niemiec. Tym dzieciom, którzy, powiedzmy, tutaj już urodziły się, czy nie mają takiego kontaktu z Polską, trzeba przekazywać, powiedzmy, ten dorobek kulturowy i to, powiedzmy, czy zaśpiewamy polską kalendę, czy, powiedzmy, jakiś inny utwór związany ze świętami, to oni właśnie w ten sposób poznają tą polską kulturę. Uwaga i do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do, do. Pracuję tutaj chyba już od 6 lat, od 6 lub od 5 lat i nauczam języka polskiego i prac techniki, to jest po niemiecku WAT, Wirtschaftsarbeitstechnik. W 2012 roku zdawałam pierwszą polsko-niemiecką maturę w Niemczech, w Berlinie, w Robert Jungku Warszawie. Nasza szkoła należy do szkół tak zwanych europejskich i koncept tych szkół polega na tym, że połowa przedmiotów odbywa się w języku polskim lub innym języku, a połowa w języku niemieckim.
I właśnie ten rocznik jak gdyby doszedł wtedy do końca swojej edukacji i konsekwencją była też matura w dwóch językach. W tych jak gdyby młodszych klasach zajmujemy się takimi tematami jak rola kobiety w społeczeństwie, sytuacja młodzieży, czy też sytuacja emigrantów. Tak? To są takie tematy, którymi się często zajmujemy. Z panią Agatą Lewandowską mieliśmy możliwość wzięcia udziału w warsztatach filmowych, gdzie zostały pokazane filmy festiwalu Emigra. Byli bardzo zainteresowani i na pewno pobudzeni tymi filmami, które mogli obejrzeć, bo jednak poruszały one tematykę, która ich na pewno też dotyczy. Te dzieci być może, że nawet są dotknięte tymi problemami. Jeden z chłopców powiedział, że to jest film o mnie i moim bracie. Nawet zakwalifikował się, z którym bohaterem on się identyfikuje. Miki, idź się myć. Idź się umyć. Możesz zrobić chociaż raz coś dla mnie? Nie pieprzę całego tego dnia. Jest wystarczająco popieprzony. No, Mikołajku. Co? Kocham cię. No bardzo. Nie wracasz. Za ile dni? Haha! Jedynym celem, który jest teraz, to jest wyjście, żeby mieć was przy sobie. Żebyśmy byli razem. Okay? Nie będzie oczyska, ale za to duże serce. Nie to perek. Wiesz, to każdy mówi, myśl o dzieciach. No to myślę o dzieciach, bo jak nie pojadę do pracy, nie mamy za co żyć. Sęko i kwęko! Uważaj. A ja cię. To źle, że ty wyjeżdżasz do Austrii. Czegoś się nauczyłeś? Nie. Tylko się nudziłem. A co tam u chłopaków? Co? Co tam u kolegów? Fajnie. A konkretnie? Tylko przerwy mi się zawsze podobają. Były to filmy o rodzinach, które emigrowały, które nie były razem, ponieważ każdy rodzic chce swoim dzieciom dać to, co najlepsze. Dlatego też wyjeżdżali, żeby mieć pieniądze na jedzenie, na wszystkie zachcianki dzieci. I co powodowało do rozpadu rodziny. I w końcu dzieje się zazwyczaj tak, że zabiera się swoje dzieci, chce się tej rodziny z powrotem, żeby była cała jako jedność i się wyjeżdża do jednego kraju lub się wraca. Na pewno oni byli bardzo poruszeni, niektórzy uczniowie zostali po lekcji i powiedzieli, że to nie było takie nudne, jak się spodziewali. Także myślę, że to jest naprawdę bardzo ciekawe. Na przykład ten film z Ukrainy pokazał również, że młodzi ludzie mogą nagrywać własne filmy, pokazywać swoją tożsamość, swoje potrzeby jak gdyby i że oni też przez to jak gdyby mogą się połączyć i wytworzyć jakąś siłę, która może ich po prostu мотивувати до креативності якісь діянь. Ці події навчають нас цінувати. Цінувати те, що ми маємо. Радіти те, що ми маємо. Є таке поняття, як гуманізм. Багато хто про нього тільки говорить на словах. А головне бути людиною. Тільки людиною не з маленької, а з великої літери. Нам на цьому проєкті дали маленькі сувеніри. І вони теж йдуть у нас дуже логічні. Нам дали ручку. Що таке ручка? Вот это вот украинцы, вот это евреи, вот это татары, вот это поляки. Только когда мы все вместе, мы один механизм, который исправно будет работать. Это нужно каким-то образом, но прекращать. В любом случае.
нужно находить выходы из ситуации, потому что иначе это просто будет глобальная катастрофа. My, młodzież polska, tak i żydowska, i Tatarzy, wszyscy jesteśmy jedną młodzieżą i wszyscy chcemy tego jednego pokoju. To się jak myślę o nas, tak? Myślę o moich znajomych, moich przyjacielach. To nie wiem, czy bym był w stanie zostawić ich na pastwę losu gdzieś na... nie wiadomo gdzie, żeby dać i zabrać moich przyjaciół. Nie wiem po prostu. Bardzo mnie to poruszyło też, bo... tak samo jak mówili, że w takich czasach po prostu wojna jedna ludzi, tak? Ludzie chcą po prostu... nie dać się przeciwnikowi, tak? Chcą żyć dalej tak jak żyli, że żyć lepiej przede wszystkim, tak? Ja też bardzo mi na tym zależy, żeby zabezpieczyć moich znajomych, moich bliskich. I dlatego to też mnie bardzo dotknęło. A w Berlinie checkpoint czarni przekraczają dawno zmarli upiory, zjawy, duchy spod radzieckiej zawieruchy. Berlin checkpoint czarni dla systemu dawno zmarli czarni. A w Berlinie checkpoint czarni przekraczają dawno zmarli upiory, zjawy, duchy spod radzieckiej zawieruchy. Berlin checkpoint czarni dla systemu dawno zmarli czarni.